Witam wszystkich. Dzisiaj jest w Legnicy i będę nagrywać dla Was wycieczkę z tej Legnicy. Dajcie suba temu filmu. Kto nie obserwuje mnie, proszę obserwować, jak Wam spodoba ten filmik. Idziemy, zobaczymy to miasto, bo jest duże tutaj do zwiedzenia w tym mieście. Idziemy, moi drodzy. Tutaj jest piękny taki kościół. Zobaczcie, jaki piękny jest w tej Legnicy. Legnica to jest duże miasto, 105 tysięcy tutaj mieszka w tej Legnicy. Niżnośląskie województwo jest Legnica. Idziemy, przejdziemy w tym miasto, zrobię Wam wycieczkę z tego miasta. Ale jaki piękny kościół tutaj po prawej stronie, zobaczcie, moi drogi. Jak to wygląda pięknie. Bardzo się cieszę tymi kościołami, kiedy widzę to. Zobaczcie. Starej. A tutaj też po lewej stronie, zobaczcie ten budynek, jaki jest starej. Widzę, że ta Legnica to jest takie miasto stare. Ja nie znam historii tego miasta, ale myślę, że to by było by interesnie interesować historię tego miasta. Bo jest tutaj duże do zwiedzenia. Idziemy, przejdziemy jeszcze prosto. Pokażę Wam kościół z drugiej strony. Przejdziemy do rynku, pokażę rynek Wam. Tutaj jest głobi. Głobi, jak to po polsku nazywają? Tutaj, co biegają? No, głobi. Zobaczcie, jaki stary budynek. Świętego Piotra. Ulica nazywa Świętego Piotra. Widzę, że tutaj jest po lewej stronie fontan. Przejdziemy zaraz do fontany, moi drodzy. Zobaczymy. A co tutaj jest za pomieszczenie? A tutaj jest na wprost mnie Rada Miejska Legnicy i Urząd Miasta. Tutaj jest na wprost mnie. I tutaj jest taka piękna fontana. Zobaczcie. Bardzo się cieszę tej fontanami. Zobaczcie. Co tutaj jest? To jest pomieszczenie starosto powiatowe. No prosto mnie. Ten budynek starostwo powiatowe. A tutaj jest oddział banku w tym pomieszczeniu tutaj. I ze strony zobaczcie, jak wygląda tym kościół. Pięknie. Niedaleko kościoła, tutaj na przycisk, jest urząd miasta. Urząd miasta. Tutaj zwrócił, że uwagę jest. Dużo tych kwiatów rośnie. Zobaczcie, jakie jest pięknie kwiatki. Może jest wiesień, a oni jeszcze kwiatnąć. I dzisiaj taka temperatura była zimna, powiem, że w nocy 10 stopni. A u niej jeszcze te kwiaty kwiatnąć.
Idziemy, przejdziemy do rynku, moi drodzy. Ale widzę, że zwrócił uwagę jeszcze na to, że tutaj jest tragedia z parkingiem. Parking jest niedrogi, ale za darmo nie postawisz auta. Tak samo jak w Poznaniu. Za darmo nie postawisz auta. A w małych miastach to można zaparkować auto za darmo. Jest dużo tego parkingu wolnego. To mi się też tak podoba. Dobrze jest. Tak, jak na wprost pójdziemy, to przyjdziemy my do rynku. Idziemy do rynku. O, zobaczcie, jak tutaj ten kościół, a tutaj z przodu kościół. Zobaczcie, jaki piękny jest kościół. Bardzo się cieszę. Zaraz zajdziemy do środku może tego kościołu. Myślę, że o tym kościół otwarty jest. I pokażę wam w środku. Gniezno ja był. W Gniezno to to samo, tak samo wygląda. Tym kościół. Stary taki. Krzyczeć nie będzie tutaj. Tym kościole. Zobaczcie. Napiszcie w komentarzach. Myślę, że nagrywał tak samo jak w tym Gniezno. Tak samo. Dobry? Ale pięknie wygląda. Były, nakręcał film w Gniezno. To ta, podobny do tego kościół. Tak, podobny. Podobny, tak, tak. Podobny. Niby tam w tym samym kościele. Tak samo podobny. Dziękuję. Miłego dnia. Nawzajem. Tutaj panie mówię też, co ten kościół podobny do Gniezna. A co to jest? A tutaj myślę, że nie wiem, pomnik jakiś tutaj. Zobaczcie, jak tutaj pięknie jest. Bardzo się cieszę, kiedy widzę to. Kiedy o tam takie miejsce. Potem chodzę do takich miejsc i zwiedzaję takie miejsca. Zobaczcie tylko.
Dobrze, i tym idziemy. Zapłacimy się niestety. Przejdziemy. Pokażemy. Dobry. To jest święcona woda. Co tutaj jest? Pomieszczenie. Kaplica adoracji. Ale pięknie kościół ten wygląda, tak. Dobrze. Idziemy, przejdziemy rynkiem, moi drodzy. Zaraz jeszcze pokażę ten kościół ze strony, gdzie my byli w środku, w tym kościele. I tutaj obok tego kościoła jest fontana. Zobaczcie, jaka. Zaraz pokażę. Moi drodzy, tutaj же widzę, że lampki wymieniają służba. Tak. I tutaj tak wygląda ten kościół ze strony. I obok kościoła jest fontana taka. Woda tak cieknie i to aż tak spokojnie robię, tak. Kiedy słyszysz tym, jak to woda tak cieknie. Сонце виходить. Не бенджу накрэнцав фільма на сонце, щоб то не зафікує. Щоб то не засліпило. Я бачу, і там є ще кощол є. Але ми зараз прийдемо до ринку, а тоді поїдемо, відвідимо ще тим кощол навпросто є. Зараз ще тут покажу вам. Хілька зі сторони покажу вам. Ale słońce świeci zaraz tak, żeby się nie zaślepiło to. Pokażę wam, moje drogie, красоту tu. Смотрите, jak красиво выглядит со стороны этот костёл. Zobaczcie, moi drodzy. Powiem, że tak, moi drodzy, kto nie był jeszcze w tej Legnicy, to tutaj jest duże do zwiedzenia w tym mieście. Jeden dzień, powiem, że tak, jest co obejrzeć tutaj. Pochodzić, obejrzeć. Jeden dzień jest co ponagrywać filmy, porobić dzień. Ja, pięknie. Jest tutaj, moi drodzy. Zaraz ze strony pokażę wam ten kościół. Та віде, що до школи йдуть. Діти. І то так з сторони вигляда тим кощел, де ми були в середку з вами. Забачте. Тільки забачте, як то є пінкне. Так, йдімо, мої друзі, прийдімо до ринку.
Так, идем просто. Скрутим направо теди. Але тут и повідзю не было повідзю аж так. Трохи вода витекала з реки, звернув увагу, що трохи витекала вода, але повідзю не було. І добре єсть. Сьогодні нема тої біди, як в інших місцях. Так, і направо тут є ринок. Воно просто не є ужонт міста Лігніці. Тобто другий уже ужонт міста, або третій. Дуже є, повім же так, тих ужондов тут, в тій Лігніці. І тут і ринок такий. Бачите. Ходімо трохи пройдімо, а те дійдімо до костьола. Тоді йдімо до костьола, прийдімо. Слухай же, видать, дядик відпочива, забачте. Дядик відпочива собі. От рано вже відпочива. Так, йдемо до костьола, мої дрозі. До другого. Зв'язимо другий костьол ще. Тай по левій стороні кафе є, можна прийти кавки випити. Але зимно вже робі. На дворі то вже. Але в день ще можна посидіти. А на вечір є зимно робі вже. То зі сторони так костьол вигляда. Вже бачите, як є пінкні. Таке старе кам'яниця. А тут видать же вже навпрост мені є таке вже. З нових збудований, або вже ремонт зроблений по-новому. Кебаб. А як же без кебаба? Кебаб. Є кебаб. Всюди є кебаб. Тих дуже є тих кебабів. Мой улюблений кебаб. Зараз ми спитаємо тут бабчі або тих костьолів є тут. А день добрий. А ще прошам, а або тут в тій лігніці їх тих костьолів є два чи три? Ні, więcej. Тут є Świętego Jana, Piotra, Świętego Jacka є bardzo nad rzeką jako dworca, tam jest. Nad rzeką jest też. I jest pięć albo sześć na pewno. Na osiedlu są dwa, później no sześć albo i więcej. Tu w mieście są, a jest kościół ewangelicki, to w mieście są trzy. Widział pan ten ewangelicki? Nie, zaraz idę. Jak na wprost pójdę, to tam widać, że jakiś tak, jest. Tak, to jest ten ewangelicki. W mieście są trzy kościoły. A jeszcze poza miastem jest. Tak, jest. Na
innych osiedlach będzie z 7 na pewno. Na pewno 7. Dużo jest kościołów. Dużo jest. A w tym był tutaj kościół przed chwilą. To tak mi spodobał. Piękny taki kościół. A pan skąd przyjechał? Z Poznania. Ale jest pan z Ukrainy. Z Ukrainy. Ale z jakiego miasta? Mikołajów. Nic mi tam nie... A zawsze to słychać po akcentu, co jest... Słychać, proszę pana, ja mam sentyment do języka rosyjskiego, bo w Legnicy byli Rosjanie kupę lat, w 91 roku stąd wyjechali, także ja, niektórzy się dziwią, A wy że... też uczyli rosyjskiego, tak? Czy nie? W szkole podstawowej, później średniej i na co dzień miałam do czynienia, swobodnie po rosyjsku się porozumiewam i bardzo lubię język rosyjski. No ukraiński się trochę różni, nie? No ukraiński różni. Ja sam rozmawiał tak surzykom, trochę po ukraińsku, trochę po rosyjsku. Aha. A kiedy zaczął nakręcać kanał na YouTubie, bo ja podróżuję. Przed chwilą nakręcał film z Gniezna. No, ja widziałam, bo ja tam chwilę odpoczywałam. To widziałam, jak pan ten... i tym się pan zawodowo zajmuje, czy to jest hobby? Nie, to jako hobby jest, ale mi to podoba. Zaraz... Sprawia panu przyjemność, tak? No tak, przyjemność. Ja tego zadowolony jest. I moim obserwującym też podoba. Kiedy... A niech mi pan powie, co pan, za dziewczyną do Poznania, za miłością, czy za pracą przyjechał? A ja mieszkam 5 lat. Mieszkał w Poznaniu, mieszkał w okolicach 4 lata, a w Poznaniu 1 rok mieszkam. Aha. To tam pracował, a zaraz nie mam pracy, bo zwolnił, a szukam pracy. Aha, o. A jakie pan ma wykształcenie? Średnie. Średnie, ale ja szukam, chcę na wózek widłowy, nie chcę tych gal tam, tych jakichś, a coś takie chcę. No, ale gdzie tam, u siebie? U siebie, tak, a tutaj do Legnicy przyjechał na wycieczkę, tak, jeżdżę zaraz, mam czas, póki podszukuję pracę dla siebie, to jeżdżę, zrobię wycieczki. Jak pan nie ma rodziny, to pan może jeździć? Nie mam rodziny, nie dziewczyny nie mam, nie rodziny. To szkoda, taki przystojny. Żeby dziewczyny nie miał, bój się pan Boga. Tyle piękne Polki są ładne dziewczyny. Ale myślę, że za jakiś czas to... A ile pan ma lat? 30 nie ma pan. 20 parę, nie? 30 mam. Tak? No to dla mężczyzny dobra pora na ożenek. No, ale pięknie, mi tak spodobała ta Legnica, bo mnie moi obserwujący pisali, Paweł, pojedź do Legnicy. Paweł pan ma na imię. Tak. Polskie imię też Paweł. Ale po naszemu to wszyscy mówią na mnie Paweł, ale w paszporcie to napisane Pawło, po ukraińsku. Aha, po ukraińsku. Ale Pawło na mnie niechto... Tam są tam. Mama się nie martwi, że pan wybył do innego kraju. Ja mieszkam 5 lat już. Mama wie, że pan sobie... Przyjeżdża do mnie czasami. I tam pan wynajmuje mieszkanie? No, wynajmujemy, tak, wynajmuję. No, pokój dobrze. Siebie wynajmuję tam siebie. O. Dobrze. Ale cieszę, że jeżdżę całej Polskę, zwiedzam Polskę, mi tak podoba ten kraj. A pan już był w takich większych miastach? Większych to powiem tak, ja... Wie pan był? Kraków? Nie, jeszcze Kraków tam nie był. Kraków, tak, mi mówili, pojedź do Krakowa, Wrocław, Gdańsk też jest piękny. No, nasze miasta są piękne. Ale ja więcej tak jeżdżę po wsiam, na rowerku u siebie tam. Też piękne. Tak, wsi nagrywam, nagrywam małe miasteczka, też mi to tak podobają, i taka architektura, i tak to jest pięknie. Pewnie, ma pan rację. No, ale tutaj... jak pan przyjedzie, na przykład tu jest pan w Legnicy, to zaraz pan wyjeżdża, czy gdzieś się pan zatrzymał?
Nie, nie, zaraz tutaj nakręcam, chodzę, zwiedzam Legnicę. Na pociąg i dalej, tak? Nie, ja samochodem jeszcze. A, samochodem. I jedu dalej zwiedzać inne miasta. I no. Tam, gdzie to na wieczór mnie nocka zostanie, to tam już zostanę, nockę pobudę i jedu dalej jeszcze zwiedzać. Aha, no tutaj na Dolnym Śląsku mieliśmy taki tą powódź, no jest tyle... Powódź, no narobiło biedy ta pogoda. Jest pięknych na Dolnym Śląsku, tutaj jak jest Wałbrzych, Kłodzko, Lądek Zdrój. Ale Kłodzko widzę w filmiki, to tam biedy narobiło. A Lądek Zdrój w stronie tutaj jest śląskie, to zmyło. No woda to jest... Woda, przyrody. Tak, to jest przyroda. Gorsze jak ogień. Bo nad ogniem można zapanować. A za nad tak wodą. Nie zapanujesz już. No. Dobrze, idę. To tutaj na prawo skręcić, tak i przyjdę tak, tam. Tu pan zaraz zobaczy. Albo prosto, ale tędy tu kawałeczek do ptakiem pan podejdzie. Tylko nie wiadomo, czy jest otwarty. No, zobaczę zaraz. A w kościele świętego Jacka pan był tutaj. Tam nad rzeką, nie? To jest. Katedra. Tu gdzie pan, to jest katedra. To tutaj jest Piotra katedra. I Pawła katedra. A bo był w Gniezno też tam katedra no, był, zwiedzał. Jest też katedra. No katedra jest otwarta. Do świętego Jacka nad rzekę tam jest cud eucharystyczny. To jest, wie pan jak w stronę dworca. Pięknie, tam warto poświęcić chwilę czasu, naprawdę, poprosić o fajną żonę panową. Pan jest katolikiem czy prawosławny, wyznania prawosławne? Prawosławne. No ale to wy się niczym nie różnicie, no, nie? Bóg jeden jest. Pewnie. Ja miałam, jak pracowałam koleżankę, jedna była wyznania prawosławnego, druga jakiegoś tam... Tośmy trzy święta obchodziły, ja z nimi, one z katolickie i też brała dziewczynę w tym ślub normalnym. Mm-hmm. No to życzę powodzenia. Dziękuję, fajnie, przyjemnie było porozmawiać. Dziękuję. No, dziękuję, do widzenia. Widzimy, moi drodzy, przyjdziemy do kościoła. Przyjemnie było z pani porozmawiać. Myślę, że to jest dobry pomysł rozmawiać z ludźmi. Ludzie więcej powiedzą niż jakaś tam Wikipedia. Rozmawiać i będziesz poznawać te miasto. To ja był w katedrze. Katedra. Ale podobna ta katedra do tej, co były w Gniezno. To coś podobno taka do tej katedry. A my idziemy zaraz tutaj na wprost. Też jest kościół. Słyszeli, że przed chwilą pani mówiła, że tutaj jest dużo tych kościołów do zwiedzenia. Jest w samym mieście 3-4 kościoła tylko w Legnicy. A jeszcze w okolicach to w celom tutaj jest 7 tych kościołów. Jest dużo, powiem, że tak. Idziemy prosto i widzimy tutaj kościół. Idziemy. Moi drodzy, myślę, że wam podoba to i dajcie suba temu filmu. Podtrzymajcie subem. Kto nie obserwuje mnie, proszę obserwować, bo dużo mnie ogląda bez obserwowania. A dla mnie to ważne. O, dla was może to i nie ważne, i tak możecie oglądać, a dla mnie to ważne, bo powiem, że tak, YouTube to rekomenduje moje filmy, daje te filmiki do rekomendacji. No i powiem, że tak, to idzie dalej. Dalej więcej ludzi ogląda to. No i powiem, że tak, popularnym staję się. Więcej popularnym, że staję. Zobaczcie, jakie budynki. Przytrzymam tutaj przed chwilkę.
Zobaczcie, jakie jest ten zegarek jest tutaj. Zobaczcie. Ale pięknie jest taki. Dobrze, lecimy dalej. Tak jak ja i myślił, że tutaj w jeden filmik nie wejdzie ta Legnica, zwiedzenie tej Legnicy. To będzie 2 albo 3 filmy. Tak co proszę mnie obserwować, moi drodzy. Kto jeszcze nie obserwuje, bo powiem, że tak, drugi, trzeci film nie zmożecie oglądnąć, jak nie obserwujecie mnie. Tutaj kościół też piękny, zobaczcie, jak to wygląda. Zaraz my może wejdziemy do środku, jak jest on otwarty. Zobaczymy, moi drodzy, jak jest. Ale myślę, że ten kościół to jest zamknięty. Katedra była otwarta, a kościół tym myślę, że jest zamknięty. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest napisane. Kościół Maryjski. A jeszcze przepraszam, Mariacki. Kościół Mariacki jest. Dolny Slask. Dobrze. Idziemy, przejdziemy. Zobaczcie, jak pięknie jest. Dobrze. I się przejdziemy. Pokażę wam tego kościoła ze strony. I przejdziemy. Jeszcze zwiedzimy dalej to miasto. Zwiedzimy dalej to miasto. Widzę, że duże dzieci chodzą, idą do szkoły z placakami. To tak ze strony wygląda tym kościół piękny. Szkoda, że nie można wejść do środka. No, pokażę tak ze strony wam, moi drodzy, tego kościoła. Dobrze, idziemy dalej, przejdziemy. Dajcie suba temu filmu. Kto nie obserwuje mój kanał, proszę obserwować, moi drodzy, jak wam spodobał ten film. I wszystkim dobrego, zdrowka wszystkim. Wszystkiego najlepszego wszystkim. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал мой, кто еще не подписан. Поддержите лайком видео. Вот, что еще сказать. Будьте здоровы, друзья, и счастливы. И всем мирного неба над головой. Чтобы все было у всех хорошо. Всем пока, друзья.